Witam wszystkich serdecznie, ja jestem Kador, a to jest kolejny odcinek ze serii trzeciej z Farminga 17. Dzisiaj chciałbym zająć się sadzeniem drzew, gdyż postanowiłem, że tutaj w serii trzeciej warto by się w końcu trochę więcej zająć, trochę więcej popracować w lesie, bo do tej pory chyba pracowałem w lesie tylko raz ścinałem drzewa, więc postanowiłem, że posadzę sobie własny las. Właśnie w tym odcinku, lepiej to zrobić wcześniej, bo te drzewa jednak trochę czasu tutaj w 17 rosną. I ten gameplay będzie bardzo mocno przegadany, gdyż w minionym tygodniu odbyły się targi Gamescom w Niemczech. No i na tych targach był oczywiście obecny Giant Software ze swoim Farmingiem 19. No i dzisiejszy odcinek to będzie multum nowych informacji, jakichś materiałów i tak dalej związanych właśnie z Farmingiem 19. Czekajcie, jeszcze chciałbym tylko tutaj zatrudnić pracownika do siewu rzepaku na tym tutaj właśnie polu. Będzie to siał właśnie pracownik, ja się dzisiaj tylko i wyłącznie skupiam na sadzeniu drzew. I bardzo dobrze się składa, że dzisiaj sadzę te drzewa, bo to jest taka praca bądź co bądź mozolna, więc nie trzeba za bardzo się przy niej wysilać i tak dalej, umysłowo, że tak powiem, więc po prostu ja będę mógł się dzisiaj maksymalnie skupiać na gadaniu, a dzisiaj to się po prostu bardzo nieźle wygadam, bo jest ogrom rzeczy związanych z Farmingiem 19. I te drzewa chciałbym, słuchajcie, posadzić sobie tutaj, jak widzicie, blisko torów kolejowych. To dobrze, bo jak będę te drzewa ścinać, to będę je po prostu ładować na pociąg i sprzedawać w składzie drewna. Mógłbym też tutaj posadzić te drzewa, no ale podjąłem decyzję, że posadzę tutaj, bo po prostu w fajny sposób będę to sobie później wszystko na pociąg ładować. Czekajcie, myślę, że dobrze byłoby zacząć gdzieś tutaj, żeby te drzewa były w jakiejś odległości od tych torów. Dobra, no to zaczynamy sadzenie własnego lasu i czas przejść do rzeczy związanych z Farmingiem 19. No więc targi Gamescom się odbyły, na targach Gamescom w Niemczech, największych targach gier w Europie, oczywiście był Giant Software, mieli oni tam własne stanowisko Farminga 19, było tam sporo jakichś konsol, komputerów, na których był odpalony po prostu Farming 19, no i można było, jak to zawsze bywa, w niego sobie zagrać. Te osoby, które na Gamescomie były, ja niestety nie byłem. No i właśnie dzięki temu, że można było Farminga 19 zagrać, no to sporo, naprawdę multum materiałów się w sieci pojawiało. I tyle właśnie materiałów z Farminga 19, no to do tej pory do sieci jeszcze nie trafiło, to był po prostu absolutny rekord. No i dzięki temu mogliśmy się dowiedzieć naprawdę sporej liczby rzeczy. Ja mam tutaj, słuchajcie, listę tych rzeczy i powiem wam, że nawet nie wiem, od czego zacząć, tyle ja tych rzeczy tutaj mam, więc... Dobra, na samym początku może, słuchajcie, zaczniemy od jakichś tam screenów oraz informacji o jakichś tam gameplayach. Po pierwsze, na moim kanale pojawił się jeden taki, można powiedzieć, materiał z Farminga 19. Właściwie zlepek tam kilku takich materiałów nagranych na Gamescomie. To jest materiał, który otrzymałem od jednego ze swoich widzów, który na Gamescomie był oraz pozwolił mi ten materiał umieścić na moim kanale, za co jestem mu naprawdę bardzo wdzięczny, bo dzięki temu mogłem coś z Farminga 19 z tego Gamescomu na swój kanał wstawić. Mimo iż w sieci było sporo od innych gameplayów do obejrzenia, to chciałem również mieć coś na swoim kanale. A innych gameplayów na swój kanał wstawić po prostu nie mogłem. Już wam mówię dlaczego. Naprawdę miałem, słuchajcie, ogrom jakichś komentarzy, wiadomości z tymi gameplayami, które się na YouTubie pojawiały z tego Gamescomu. I dużo było wiadomości, żebym ja te gameplay wstawił na swój kanał, albo żebym zrobił tą analizę. Niestety osoby, które mi tak pisały, najwidoczniej nie znają jednej takiej z podstawowych zasad YouTube'a, czyli nie wstawia się na swój kanał filmików innych osób. Często miałem właśnie komentarze, żebym ja te gameplay wstawił na swój kanał. No ale słuchajcie, tak się po prostu nie robi. Dobra, skończyły mi się sadzonki, to muszę kupić jeszcze jedną tutaj paletę rozsadową, więc zaraz tutaj wrócę. Tak się, słuchajcie, nie robi. Nie wstawia się na swój kanał czyichś filmików. Jeżeli ktoś był na tym Gamescomie, nagrał gameplay, wstawił go na swój kanał, no to ja sobie nie wyobrażam, żeby ten filmik ściągnąć i wstawić na swój kanał. A widziałem wiele tego typu akcji na YouTubie, że ktoś kopiował czyjeś materiały i tak dalej, lub robił z nich analizę. Ja naprawdę
ja nie mógłbym czegoś takiego zrobić, bo to jest jedna z tych zasad, które ja po prostu wyznaję, że nie wstawia się na swój kanał czyichś filmików. Dlatego ja tego nie zrobiłem. Tylko wstawiłem to, co właśnie otrzymałem od tego widza, bo on mi na to pozwolił, więc to zrobiłem. Ale nie mógłbym ściągnąć czyjegoś materiału z tego Gamescomu i go na kanał wstawić. Nawet do celów analizy, bo to jednak, nie wiem, czy to mogłoby nawet podchodzić pod prawo cytatu, ale nawet do celów analizy postanowiłem czegoś takiego nie robić. Wiecie, zwiastuny to ja sobie mogę wstawiać do woli i analizować, bo zwiastuny to są materiały promocyjne. Twórcy gier nawet cieszą się, jak youtuberzy wstawiają zwiastuny i analizują, czy coś w tym stylu, bo to po prostu jest reklama dla ich gier. Więc zwiastuny to co innego, a czyjeś materiały to co innego, dlatego ja ich nie wstawiałem na swój kanał i nie zamierzam tak robić w przyszłości, a wiele osób mi tak pisało, no ale najwidoczniej te osoby nie znają tej podstawowej zasady, że się nie wrzuca czyichś filmików na swój kanał. Ja tego nie zrobiłem, co innego wiecie, udostępnianie ich na Facebooku, bo wszystkie jakieś tam, jakieś screen, jakieś tam materiały, które znalazłem, to wrzucałem na Facebooka swojego kanału, więc jak ktoś polajkowany miał Facebook, no to był na bieżąco ze wszystkim niemalże. Na Facebooku, wiecie, mogę sobie te materiały wrzucać i je linkować, bo one i tak nie znajdują się wtedy na moim kanale. Uważam, że jeszcze jakieś screeny też mogę zrobić i wrzucić je czy to w filmiku, czy na Facebooku, ale nie mogę samego, całego filmiku wrzucić na swój kanał. Tak chciałbym to, słuchajcie, po prostu wyjaśnić, bo trochę mnie ta kwestia, można powiedzieć, drażniła. No więc tak, sporo się gameplayu pojawiło. Wystarczy wpisać w YouTubie Farming Simulator 19 Gamescom, jak ktoś nie wie, jak to się pisze, no to GAMESCOMY i jest naprawdę sporo materiałów na YouTubie. Może jakieś najciekawsze podlinkuję wam w opisie do filmiku, takie, na których, takie, które są największe, najlepszej jakości, na których widać najwięcej. Oczywiście też polecam obejrzeć ten mój, więc też go podlinkuję. Pojawił się też, to jeszcze o jednej rzeczy, pojawił się też zwiastun Farminga 19, oficjalny zwiastun na Gamescom, którego zrobiłem analizę, jak ktoś tej analizy nie widział, no to też być może, o ile nie zapomnę, to ją w opisie do filmiku umieszczę, ja tam mam sporo rzeczy do umieszczenia w tym opisie, więc może coś mi z głowy wyleci. Zrobiłem analizę tego zwiastunu na Gamescom, bardzo fajny naprawdę zwiastun, było co analizować, ale nie będę w tym materiale się na nim skupiać, no bo już go przecież zanalizowałem. Zrobiłem analizę na swoim kanale. Może przejdźmy teraz do screenów. Przejdźmy może do screenów, jakie tam porobiłem, które przedstawiałem jakieś tam fajne rzeczy i które to screeny wrzucałem na swój profil facebookowy. Myślę, że mogę teraz zacząć powoli pokazywać na ekranie. Tylko czekajcie, od czego zacząć? Może od screenów sklepu w Farmingu 19. Ten sklep będzie wyglądał w miarę podobnie do tego w 17, ale będzie sporo jakichś tam zmian. Po pierwsze, ciągniki teraz będą w kategoriach. Podzielone ciągniki będą na kategorie. Tutaj w 17, no to wiecie, ciągniki to są po prostu, o tutaj, ciągniki i tyle. I mamy tutaj wszystkie ciągniki dostępne w grze. W 19 będzie podział. Tutaj będą ciągniki lekkie, czy tam było małe? Nie pamiętam, czy lekkie, czy małe. Nie, chyba było małe. Ciągniki średnie i ciągniki duże. Tak to zostanie podzielone. Ja nie mam nic przeciwko temu, podejrzewam, że tych ciągników w 19 będzie aż tyle, że Giants postanowił to tak podzielić, żeby wiecie, tutaj nie przewijać nie wiadomo jak dużej liczby ciągników, tylko po prostu mieć je podzielone na kategorie. Sklep również będzie fajny, bo teraz będzie podgląd 3D na maszynę, którą kupujemy, jak do niej założymy jakieś tam bliźniaki i tak dalej, no to wszystko, te zmiany wizualne będzie od razu można zobaczyć na tej maszynie i ten sklep 3D to jest coś naprawdę fajnego. Swoją drogą pojawią się opony marki Michelin, do tej pory zawsze był Trelleborg w 19 i nadal będzie Trelleborg, ale będzie można wybrać, czy chce się opony Trelleborg marki, czy też marki Michelin. Niedawno ta marka pojawiła się, te opony Michelin pojawiły się w Pure Farmingu, no i teraz będą jeszcze w samym Farmingu 19. Taki mały smaczek. Co tam jeszcze? Było trochę widać też, jakie budynki będzie można postawić w Farmingu. Ogólnie mam jakieś tam screeny z różnymi kategoriami w sklepie, one się teraz na pewno na ekranie przewijają. Na pewno to nie są wszystkie kategorie, ten sklep ogólnie nie był dokończony, no bo to wczesna wersja, niektóre jakieś tam budynki na przykład nie miały w ogóle tej swojej miniaturki, która by pokazywała, jak one wyglądały, no ale widać było tam między innymi budę dla psa, że można postawić, bo pies z 19 jak wiadomo będzie. Gdzieś tam była obora, jakaś tam też pamiętam zagroda dla świń chyba i tak dalej, więc no sklep no w miarę podobnie wygląda jak w 17, ale będzie trochę zmian na plus, jak ten widok 3D, podgląd 3D maszyn oraz może ten sklep trochę wygląda tak bardziej przejrzyście, można by powiedzieć. Miałem również screena,
który pokazywał kreację, tworzenie, ogólnie zmiana wyglądu naszego rolnika. Tam było sporo rzeczy do wyboru, oczywiście tam płeć, mniej więcej model rolnika, tam chyba koszulę można było zmienić, spodnie, jakieś tam dodatki w stylu kolorów przeciwsłonecznych i tak dalej, kolory można było zmieniać, jakieś ubrań i tak dalej. No ten screen na pewno jest teraz... Dobra, ja chyba nie włączyłem tej sadzarki, a zacząłem tutaj jechać, zapomniałem po prostu. Więc będzie na pewno więcej możliwości tutaj zmiany wyglądu naszego rolnika, aniżeli jest to teraz w Farmingu 17. Co tam jeszcze było? A, miałem też screen z kupowaniem obszarów. Teraz powinien być na ekranie. Te zielone obszary, bo jak wiadomo w 19 kupujemy obszary, a nie pola, tylko obszary na mapce. Jak kupimy obszar, to możemy na nim ścinać drzewa, stawiać do woli budynki i tak dalej. Te zielone obszary, które teraz powinniście widzieć, to są obszary już przez nas zakupione. Natomiast ten pomarańczowy obszar to jest ten, który chcemy kupić. On jest tam dokładnie zaznaczony, jest pokazana również jego cena. Tak to będzie wyglądać. Ciekawiło mnie właśnie, jak to kupowanie obszaru będzie wyglądać. Myślałem, że to obszary, jak będziemy kupować, że one będą większe, ale jak widzicie, to będzie ich sporo, ale będą po prostu takie stosunkowo małe. Nawet gdzieś tam widziałem, nie mam chyba z tego screena, ale gdzieś widziałem na jakimś gameplayu, że dało się nawet kawałek miasta kupić, które się na tej mapce europejskiej znajdzie. Też jakieś tam screeny z tej mapki europejskiej chyba mam, jak ona będzie wyglądać. Tylko ja nie wiem, w sensie to był kawałek miasta i trochę jakiegoś tam wzgórza z kawałkiem lasu, coś takiego. Podejrzewam, że ten las będzie należał do nas i tyle. Ale czemu możemy kupić to miasto? Nie mam bladego pojęcia. Pamiętam, że jak wrzuciłem ten screen na Facebooka chyba z kupowaniem tych obszarów, to któryś z widzów napisał, czy będzie można kupić miasto, a ktoś jeszcze pod spodem odpisał, że jak się kupi, to czy będzie można ściągać podatki od mieszkańców. No trochę się uśmiałem, kiedy przeczytałem ten komentarz. Nie wiem czemu. Widziałem, że będzie można chyba kupić kawałek miasta, ale po co? Nie mam tego pojęcia. Serio byśmy mogli ściągać podatki od mieszkańców? Ja rozumiem, żeby tam było miejsce, żeby sobie dom postawić czy coś w mieście, ale chyba nie było takiego miejsca w tym mieście, więc nie wiem, po co byśmy mieli to robić, ale się to po prostu zobaczy później. Co tam jeszcze? Mam też jakieś screeny z wyglądu głównego menu. No i tam się, no trochę się zmieni, ale stylistyka jest podobna jak w 17, ale na pewno to menu, główne menu wygląda lepiej, jest bardziej przejrzyste, wygląda tak, można powiedzieć, na pewno bardziej nowocześnie, aniżeli tutaj w Farmingu 17. Co tam można było zobaczyć? A, można było też zobaczyć, że trzcina cukrowa powróci w Farmingu 19, w sensie chyba czasami miałem takie komentarze pod filmikami, czy trzcina cukrowa będzie w 19. No i zostało potwierdzone, że będzie, bo było widać na tym screenie, który pokazywał mapkę, gdzie było pokazane, jakie będziemy mieli uprawy, jakie mamy uprawy na mapce. To wśród tych upraw była trzcina cukrowa, więc ona powróci. Nie rozumiem, dlaczego miałaby nie powrócić, no ale tutaj w 17 ona była dostępna tylko w dodatku Platinum, a tam już będzie po prostu dostępna ta trzcina cukrowa od samego początku w grze. Kurde, ale ja tych drzew tutaj posadzę. Będzie naprawdę spory las. Co tam jeszcze miałem wam powiedzieć? Może skupię się teraz na tym, co na tych gameplayach było widać. A było widać naprawdę sporo. Od czego by zacząć? Między innymi od tego, że teraz, w końcu w 19, sieczka na polu będzie widoczna. W sensie, jak nie będziemy chcieli mieć słomy, tylko włączymy tam sieczkarnię w kombajnie z tyłu, no to będziemy... Kurde, gdzie ja te drzewa tutaj sadziłem, bo ja już się pogubiłem. Te sadzonki w tych krzakach nie są aż tak widoczne. Chyba gdzieś tam skończyłem pracę. Będzie widać sieczkę leżącą na polu ze słomy. Jak postanowimy ją właśnie ścinać na sieczkę, jak nie będziemy potrzebowali słomy, to w końcu ona będzie, jak jest taki mod na sieczkę od wielu części Farminga, ale w końcu coś takiego będzie również oryginalnie w grze, jak mod sieczki, można powiedzieć. Bardzo mnie to cieszy. Było też widać na gameplayach, jak było wapno rozrzucane na polu, bo w 19 będzie można rozrzucać wapno i też wiecie, fajnie to wyglądało, bo to wapno tak na tym polu, no widać było, że pole jest, że jest to wapno rozrzucane, bo te pole się tak bieliło, więc to też wyglądało, no fajny efekt, fajnie to wyglądało. Dobrze, że coś takiego będzie. Co tam jeszcze było widać na tych gameplayach?
No fajnie, bo na pewno widać jakieś tam ugniatanie roślinności, jak się wchodziło w jakieś krzaki. O, na przykład takie teraz. Wchodzę sobie tutaj w 17, chodzę sobie po trawie, wchodzę sobie w jakieś krzaki i tak dalej, czy sobie zaraz w nie wjadę. I co? No i nic, nic się nie dzieje. Przechodzą przez ciągnik i nawet mam je tutaj w kabinie. W 19 już takich tutaj nie będzie cudów. Jak wchodzimy w jakąś roślinność, no to ona się ugina, jak wjedziemy, to również się ugina, nie będzie przechodzić przez kabinę. To bardzo fajnie było widać na niektórych tych gameplayach. Wiecie, no, najwyższa pora, bo tego typu jak rzecz jak ugniatanie jakiejś tam roślinności, odchylanie się, no to już jest od wielu, wielu lat w innych grach, ale w końcu coś takiego się pojawi w farmingu. Czas najwyższy i naprawdę fajnie to wyglądało, bardzo, bardzo mi się podoba, że oni coś takiego dodali w farmingu 19. O czym jeszcze chciałbym pogadać? Co ja tam jeszcze na tych gameplayach zauważyłem? No sporo rzeczy można było zauważyć, bo naprawdę tych gameplayów było mnóstwo. No grafika na pewno prezentuje się bardzo ładnie się to oglądało na tych gameplayach, właśnie tą oprawę graficzną. No robiło to wrażenie, na pewno wygląda to lepiej niż w 17. Ta europejska mapka, bo tam była pokazana tylko i wyłącznie europejska mapka, no to wyglądała naprawdę... No fajnie, naprawdę fajnie ta europejska mapka wyglądała. Lepiej niż nazwa studia mi się nawet wydaje. Lepiej po prostu to wygląda wszystko już ostatecznie na tych gameplayach. A właśnie, byłbym zapomniał. Jak to na Gamescomie, większość tych materiałów to była na takiej zasadzie, że ktoś stał z boku z kamerą lub też sobie postawił jakąś kamerę czy też telefon na statywie, grał w tego Farminga 19, no i po prostu tą 19 nagrywał, czy jak grał na konsoli czy na PC-cie, no to po prostu skierowana była kamera w monitor, no i w ten sposób się tą 19 nagrywało. Tak zawsze było na tym Gamescomie i tak też było tym razem, aczkolwiek do sieci trafiły też materiały, gameplaye, które były nagrane tak jakby, no nie za pomocą telefonu, tylko wiecie, za pomocą programu do nagrywania, i tam było fajnie słychać między innymi dźwięki pojazdów. Ja to podejrzewam, że wśród tych materiałów, wśród tych gameplayów, które znajdziecie w opisie, jakiś tego typu gameplay będzie z dźwiękiem i fajnie w tym materiale było właśnie słychać dźwięki maszyn, ciągników, kombajnów i tak dalej. No widać, że sporo się pod tym względem na pewno zmieni. Będzie różnica w tych dźwiękach spora między 17 a 19. No i też przeróżne tam maszyny było widać na tych gameplayach. Był Fendt. Czekajcie, któryś chyba Fendt był widoczny tutaj z... Nie pamiętam, kurde, który. Czy nie ten Fendt był widoczny? Chyba ten tutaj właśnie, 702 Vario. Chyba on był widoczny na tych gameplayach, więc po prostu powróci z 17. No sporo było tam tych maszyn, już teraz mi nawet wleciały z głowy jakie. Aczkolwiek chyba żadne jakieś tam... Nie było pokazane takiej nowej marki, której jeszcze do tej pory nie widzieliśmy. Czekajcie, gdzie ja skończyłem to sadzenie, bo znowu zapomniałem. Kurde, gdzie ja skończyłem sadzić te drzewa? Ha, moment, muszę teraz znaleźć to miejsce. Tutaj było sadzone, dobra. Mniej więcej idę po tych śladach, gdzie ugniotłem te... Gdzie ugniotłem trawę, dobra, chyba tutaj powinienem wznowić swoją pracę. Czekajcie, ja to włączyłem? Włączyłem, dobra, no to działa sadzarka. Chyba to wszystko, co miałem wam do przekazania w tym odcinku. Było też czasami widoczne, jak jeżdżone było w nocy na tych gameplayach i naprawdę noc teraz będzie lepiej wyglądać, będzie o wiele ciemniejsza niż w 17. Bo tutaj w 17 to ta noc jest taka, wiecie, no niby noc, ale nie aż taka, wiecie, bardzo ciemna noc, a w 19 ta noc będzie lepiej będzie wyglądać, będzie taka naprawdę ciemna i bez świateł się nie obejdzie. No i fajnie będzie, bo jak zapalimy światła w ciągniku w 19, no to tutaj się wszystko będzie nam podświetlać, co oczywiście tutaj w 17 w żadnym wypadku nie działa. Jakieś ekrany będą się nam poświetlać, deska rozdzielcza i tak dalej w ciągnikach, no i to jest bardzo fajne. W nocy zwłaszcza będzie to fajnie wyglądać. No, to się, słuchajcie, nagadałem, naprawdę sporo było tych rzeczy. Gamescom był jak najbardziej udany, zaliczam go do udanych, jak najbardziej.
Więc teraz tylko czekać na jakieś kolejne nowości związane z Farmingiem 19. Oczywiście teraz też oczywiście trzeba czekać na oficjalną premierę, bo do tej pory tyle co zobaczyliśmy, to już jest naprawdę bardzo dużo, ale wciąż jeszcze jest sporo do pokazania. A, jeszcze było widoczne w końcu jeżdżenie na koniu, na koniach, jak to będzie wyglądać. O tym zapomniałem wcześniej wspomnieć. Tam było widoczne na gameplayach, jak ktoś tam stawiał zagrodę tam dla koni, jak te konie kupował. Wystarczy na konia później do konia podejść, wsiąść na niego, no i możemy sobie jechać nim tam, gdzie chcemy. Przeskakiwać na szczęście możemy przez płotki, bo w ten sposób możemy się wydostać z ogrody, no i możemy sobie tym koniem po mapce śmigać. Tak to właśnie wyglądać będzie w 19. No nie mogę się doczekać, żeby samemu tym koniem pojeździć i zobaczyć, czy będzie lepiej zrobiony, czy też gorzej niż płotka w Wiedźminie 3. To się zobaczy. Podejrzewam, że gorzej, no bo to nie ten budżet, nie taki zespół, ale może mnie Giant zaskoczy. Okej, słuchajcie, myślę, że w tym odcinku to już chyba będzie wszystko. Tak jak wspomniałem, sporo jakichś tam materiałów powinniście znaleźć w opisie do filmiku, o ile nie zapomnę czegoś tam wstawić. Jak czegoś zapomnę, no to wbijajcie na Facebook mojego kanału, tam sporo tych materiałów powstawiane mam, które wstawiałem, musicie trochę poskrolować w dół, bo tam mam te materiały, bo to wstawiam je na początku tego tygodnia, czekajcie, od wtorku, bo we wtorek się zaczął Gamescom. I wtedy to zacząłem te materiały tam publikować, screeny, gameplaye i tak dalej. No, tak więc, tak jak wspomniałem, w tym gameplayu to już chyba będzie wszystko. Jeżeli wam się podobał, to oczywiście dajcie łapkę w górę. Ja już się z wami żegnam. Cześć!